Ok, pokażę Wam, jak zrobić propolis. Mamy przygotowane po 100 gram propolisu. Spirytus 96%. Wodę. I swój propolis. Ok, zademonstruję, jak zrobić. Mieszamy wodę, dajemy tak 150 gram wody. Musimy rozmieszać spirytus z wodą, bo byłoby to bardzo mocne. Jest to skala 1 do 10, 1 do 20, tak obliczają. Zalewamy propolis pierwsze wodą. Spirytus. Używamy 96%. Wcześniej przygotowałem 500 gram spirytusu. Proszę bardzo. Mamy przygotowany propolis. Proszę zobaczyć. Woda oddziela się od spirytusu. Później po jakieś 10 minut tak musimy to wszystko zamieszać. Bierzemy drugi słoiczek. Rozważyć trzeba. Dokładnie 107 gram. To jest, powinno być 100 gram. 107 jest ok.
tyle to mniej więcej jest, słoiku. Bierzemy wody. Nalewamy te 150 gram wody. Zalewamy propolis ładnie. Proszę bardzo, tyle jest wody. Spirytusik 96, 500 gram. Tak mniej więcej to wygląda. Okay. Zostawiamy to na minimum 3 dni, po 3 dniach to mieszamy dokładnie, po 10 dniach znów mieszamy, po 14 dniach znowu mieszamy. Po okresie tak 2 tygodni, to jest w granicach 20 dni, prawdopodobnie propolis jest gotowy do spożycia. O, widzicie, pierwsze osy już przyleciały, czują, to jest smak żywicy. Propolis jest, proszę bardzo, zobaczcie co one robią, one wszystko chcą zjeść, to wszystkie te osy. Za 2-3 tygodnie będzie gotowy do spożycia.